Siemanko, z tej strony ChatPlayer, witam w 13 odcinku Killzone Shadowfall Kampanii. Tutaj akcja na sam początek. My musimy sobie zneutralizować tutaj system zabezpieczeń, który nas właśnie w tym momencie prześladuje tymi wszystkimi dronami. I możemy przejść dalej, tylko niech ja się ich pozbędę na sam początek. O właśnie, jest tutaj system. I muszę koło niego się przedostać na drugą stronę. Tam jest jeszcze jedno miejsce, w którym muszę wysadzić taką baterię petruzytową. Akumulator petruzytowy, tak to się może nazywa. Tutaj prowadzi kabel właśnie do góry, do tej baterii. O, chyba mnie zauważyło. Ja tu spróbuję obiec. Tutaj jeszcze jeden jakiś dziwny wykrywacz. I właśnie mamy tutaj tą baterię. Nie, tylko mnie nie zabij, proszę. Już jestem blisko. Dobra, schowajmy się. Kurna, dobrze, że mam jeszcze adrenalinę. To powinno załatwić sprawę. Co tu się dzieje, no? Na szczęście postawiło nas od razu tutaj. Ja się postaram tutaj teraz przedostać do tyłu. O właśnie. Dobra, mamy checkpoint. Zginąłem głupio, ale trudno. Pajączki jeszcze się chciały za mnie zabrać. W którą stronę się teraz udajemy? Mamy wyznacznik drogi tutaj na wprost, super. Amunicji już raczej nie będę potrzebował. O! Tak mnie trochę posadziło ładnie, miękko. Jest kolejny checkpoint. Echo cały czas wspomina o tym, jak to... Helgan jest zniszczony. No ja się staram przedostać do tej... Crash site, do tej całej... do tego miejsca rozbicia się statku, tylko że... Którędy? Naprawdę. Teraz się chyba troszkę pogubiłem. Coś tu mam rozwalić, czy coś w tym stylu? No... Oj, nie lubię takich sytuacji, nie lubię. Tutaj się pewnie będzie dało wyspinać. O, jest tam przejście. Dawaj, teraz się w końcu wspiął. No, ja stąd przyszedłem przecież. Tu mamy kolejny właz do windy. Kurna, no tutaj się nie mogę dostać raczej do góry. Tak jak mówię, stąd przyszedłem. Czy gdzieś tutaj może się będzie dało obejść? O właśnie. Jest chyba jakaś droga naokoło. I jest kolejny checkpoint. Idzie się tutaj naprawdę pogubić w tym killzone'ie. I to są chyba... właśnie te momenty, o których wspominali w recenzjach, różni recenzenci zresztą, nie tylko na polskich czy tam zagranicznych portalach, że jest to trochę niepotrzebne i według mnie mają rację. Jest bardzo dużo błądzenia, takiego, które można by było spokojnie pominąć. Tędy ja nie wyskoczę. Miałem jakiś... O, tutaj jest motyw ze spinaniem się. Dobra, jest Tyran jeszcze.
Czyli jednak skurwysyn nie zginął wtedy na Wekcie. Oj, same znowu systemy zabezpieczające będą do ominięcia. No już mnie wykryło? Czy mi się wydaje? O jasna. Łazik. Może tędy. O! Adrenalina do podniesienia, komiks do podniesienia. No czyżby Echo tu była pokazana w komiksie? Nie wiem, tak to wygląda. A nieważne. Dobra, chyba będę potrzebował ten akumulator. O kurna. Bym się nadział. Jest, przeszukuję tam. Tutaj mamy jakieś takie przejście poboczne. Czyżby... O, właśnie, łazik. Spróbujemy to go odłączyć w takim razie tutaj z tej strony. Włączył mi się jakiś checkpoint, ale... Kurna, położył mnie. To mi za bardzo nic nie dało. Muszę uciekać po prostu. Z każdej strony coś jest, no. O, tu jeszcze drony. No i nie mam już adrenaliny. Fuf. Dobrze, że postawiło mnie tak blisko. Kurna, ale prosto pod... Nie, błagam, nie. Już myślałem, że ginę. Ale wróciło mi adrenaliny trochę. Naprawdę nie wiem, jak się za to zabrać. Może pozbędę się dronów pierwsze w takim razie. Tutaj powinni mi praktycznie zrzucić na głowę cały oddział Hellgastów i to by była sprawa dla nich załatwiona. Dobra, pozbyliśmy się chociaż tych dronów. Już mi zaczęły prześladować. Niech sobie łazik odejdzie. O właśnie. Stanął z tej strony za kontenerami. No i wraca się w kurwę, jak ja tam mam... No i prosto w moją stronę, no. Teraz odszedł na chwilkę. Nie. Nie ma za bardzo jak się za to zabrać. Spróbujemy w takim razie z tej strony. Może się nie wróci, no. On powinien mieć teoretycznie... O, teraz są już dwa łaziki. No i tutaj mam problem. Dość konkretny, bo nie wiem, co mam zrobić. Ich się zlikwidować niestety nie da. Nie mam żadnych... A mam granaty chyba. Nie mam C4. No chyba, że spróbuję go zdjąć C4, ale na tamtego to nie działało wtedy, na tego wcześniejszego. No to nie dało nic. No i one sobie tak tam mają stać. Spróbuję przebiec może tutaj, w tą stronę? Nic. Nie ma szans.
Jakbym może tutaj zszedł i włożył to tutaj. Mamy jeden system bez zabezpieczeń w takim razie zdjęty. O, o, i łazik. O! Nareszcie! Wskakujemy i musimy się udać gdzieś tutaj w górę. O, właśnie. Kurna, jeszcze mi nie dadzą spokoju. Mam tu zeskoczyć na te skałki? Na to wygląda. Mamy echo przed nami. Przyczajającą się. Tremor, move! Watch for falling debris. No... No to dobra, chcę. Heads up. Idziemy, idziemy. Tylko, że ten wstrząs mnie jakoś tak przehamowuje. O! To jakiś ogromny statek Helgastu przed nami. Dobra, nie mogę biec, nie wiem dlaczego. Coś mnie tutaj przyblokowuje trochę. O, teraz coś przyspieszyłem. Nareszcie. O! Doszliśmy do jakiegoś checkpointu. He's leading us right towards the weapon. It's heavily armed. There's no way in unless you disable the mobile scan unit. No, tego raczej się nie będzie dało zablokować. I'll find another way down. If we flank our approach, we stand a better chance of breaking through. If it comes to it, Kellen, the weapon takes priority. We can't let them use it. Let's make sure it doesn't come to that. No dobrze. Rozpoczął nam się chapter 9, czyli chyba ostatni, tak mi się wydaje. Uderzajmy do przodu w takim razie. Zbliżamy się powoli ku końcowi. Wątpię, żebyśmy skończyli w tym odcinku, no ale... Chyba całkiem niedługo. Zipline tutaj do użycia. Dobra, jestem na drugiej stronie, bezpiecznie. Tutaj chyba, no nie wiem, ta petryzytowa siła idzie jakby z jądra planety, coś w tym stylu. Nie wiem, czy to nawet dobrze nazwałem petryzytową, no ale... Okej. Okay. Dobra, kolejny zipline nam jest potrzebny. Tutaj raczej... Nie, to nie jest droga, którą miałem obrać. Musimy schodzić coraz bardziej w głąb. No i zbliżamy się tutaj do celu, do wejścia tam do tej bazy. Echo musiała pójść jakąś inną drogą. Wspominała o tym, że będzie starała się zwiększyć nasze szanse poprzez rozdzielenie się. No i... No, tego było się akurat łatwo pozbyć. I've got eyes on the base.
Mam tu snajperkę do wzięcia, tylko nie wiem, czy mam w sumie... Jeśli wystrzelę w pierwszego, boję się, że... Dam o sobie znać i chyba tak, właśnie się stało. O, tutaj mam gościa. Petry Zutowej. Spróbujmy obejść. Może o mnie zapomną. To był skok. Wow. Oj, drony się pojawiły. O, jest ktoś. No i gościu ma na sobie zbroję, nie ruszę go. Teraz się wszystko na mnie rzuciło. Owl nas odratuje. Dobra, cały magazynek w niego wszedł. Jest kolejny. Też cały magazynek. Jeszcze jedna kam... Oj, gościu w zbroi. Będę musiał mu ukręcić łeba. Tu się udało. Gdzie ta kamera? A, tutaj na skalę. Czy gdzieś tutaj do tego budynku by się dało wejść? Jakoś nie widzę takiej możliwości. O! No i mamy uzbrojenie do wyboru, do koloru. Jak na razie zostawię sobie chyba jednak snajperkę, więc... Okej, miałem tutaj krótką przerwę, ale już jestem z powrotem. Ktoś mi przeuważył znowu. O, i goście w zbrojach. Tutaj będzie się ciężko przedrzeć, coś mi się wydaje. Ja stąd może zejdę. I udamy się tu całkiem boczkiem. Kamery się pozbędziemy. Dobra, w taki sposób można się było pozbyć jeszcze tej zbroi. Mamy checkpoint. Oj, tutaj jest system zabezpieczeń znowu. Żeby mi dronów tylko nie wezwał. Kurna, ale do mnie prują tutaj. Uff, nie wiem gdzie się mam udać, żeby cokolwiek osiągnąć, bo mi tu już z każdej strony śmierdzi śmiercią. Chyba się muszę wycofać i jakoś spróbować obejść jeszcze z drugiej tutaj. Może tutaj coś znajdę. Te drzwi są zamknięte i one by prowadziły tak naprawdę do środka. Tu headshotik.
Muszę się pozbyć powoli tych przeciwników, no i wtedy będę mógł podejść do samego tego systemu. Tylko że tu też nie ma przejścia nigdzie. O, tutaj wygląda na przejście nam. Jeszcze jeden strzał. A, ja akurat się zzyzłem. Albo nie? Temu nie zrobię nic, niestety. Chyba że rzucę w niego granatem. Kurna, ale we mnie wpakował teraz. Mogę spróbować jeszcze jeden granat. Dobra, tu się udało. Oj, położył mnie, ale mam jeszcze aula, więc adrenalinkę. W tą stronę się mam kierować. Tutaj jedynie amunicja, no ale dobrze, odzyskałem sobie też granaty przy okazji. Szkoda, że nie było żadnej adrenaliny jeszcze, bardzo by się przydała teraz. No wątpię, żebym mógł tutaj zejść na dół. O, czyżby tutaj? Jest C4, dobra. Czyli mogę zlikwidować. Mam 30 sekund na coś. Tędy się dało tak skradać w ogóle, oha. Szkoda, że dopiero teraz to zauważyłem. A wziąłem się za ostrzeliwanie ich od samego początku. O, komiks. Znalazłem komiks w wentylacji. Dobra, wespnijmy się tutaj. Porger. No nie wiem, czy to dobry pomysł. Wciąż muszę się dostać do tej drugiej. Do tego drugiego działka, to jest działko w sumie. Tu nie ma chyba nic. Kurna, sorry za takie błądzenie, no ale nie mam tutaj jak inaczej podejść. Tutaj gościu w zbroi. Jest drugie C4. 35 sekund do wybuchu. Mam się zbliżyć do wejścia chyba. Kurna, siedzi tam, no. Wracamy się w takim razie w kierunku wejścia do bazy. Mamy nadzieję, że to drugie C4 rozwiązało całą tą sytuację. Wow. Jest? Udało się? Udało się. Teraz mam... chyba dorwać resztki tutaj strażników. Słyszę, że ktoś się koło mnie... O, tam ktoś nadchodzi właśnie.
Jeszcze jeden gościu. Dobra, wylikwidujemy ich do końca. Może z drugiej strony mi się ktoś jeszcze pojawił. Właśnie. Dobra, gościu zlikwidowany. Tam był jeszcze turret. Po tej drugiej stronie, tędy się nie da niestety przejść. Coś chłopaki się nie kwapią do podchodzenia, jest. Czyli mamy tutaj wejście do bazy. I'll take point. Watch our six. No. The weapon's not here. Tyr must have it. Nie ma broni. This must be the way through. Give me a hand with the door release. A, okej. Okay. Będziemy musieli nacisnąć we dwójkę. I dobra. Wiecie co? Ja się w tym momencie zacznę z wami żegnać. Bo tutaj na pewno będzie grubsza akcja i nie ma na to czasu już w tym odcinku. Więc ja dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia kolejnym wkrótce. Jeśli się wam podobało, zostawcie proszę lajka i komentujcie. Do następnego razu. Tymczasem, pa pa.